Szybka gra w Pygamie, część druga. Spróbujmy to, co uzyskaliśmy w części pierwszej, rozbudować i udoskonalić. To jest nasze źródło, nasz skrypt, który uzyskaliśmy wcześniej. Co tutaj mamy? Tworzenie okienka, tworzenie prostokącika, który się po nim porusza, ustalanie w tej i w tej linijce FPS-ów, czyli częstotliwości odświeżania okienka. Samo okienko jest odświeżane w tej pętli, w pętli while, która się nigdy nie kończy, chyba że jedno z tych zdarzenia są w pierwszej części tej pętli obsługiwane, że jedno z tych zdarzeń to jest wyjście. Ktoś zamknął je krzyżykiem, ewentualnie jeżeli ktoś nacisnął jakiś klawisz, to coś się dzieje, obsługujemy to, a w drugiej części tej wielkiej pętli odrysowujemy całe okienko. Na początek tworzymy jego tło, a potem wszystkie elementy odrysowujemy i tak to chodzi w kółko. Sprawdźmy, jak to wyglądało. To jest nasza rakietka. Jeżeli naciskam klawisz, nasza rakietka przesuwa się w lewo, jak puszczam to do góry. I to jest efekt pracy ze skryptem w części pierwszej. Skoro mamy paletkę, to dobrze by było, żeby mieć jakąś piłeczkę. Moglibyśmy zrobić to dokładnie tak samo, ale zamiast rysować piłeczkę, czy zamiast rysować okrąg, wczytam go z pliku graficznego. Przygotowałem sobie piłkę w postaci GIF-u z przezroczystym tłem po bokach, żeby nasza piłeczka nie była kwadratowa, a rzeczywiście okrągła. A zatem musimy mieć zmienną, która będzie która pozwoli nam odwoływać się do tej piłeczki. Niech to będzie zmienna piłka, równa się. I tym razem ją nie tworzymy od zera, a wczytujemy. Pygame, image, czyli obraz, ładujemy. Skąd? Z bieżącego katalogu plik o nazwie basketball1gif. Zobaczmy sobie ten plik, plik open. Tutaj nie widać go, ponieważ są wyświetlane tylko pliki Pythona. Ale jeśli poprosimy, żeby wyświetlił wszystkie pliki, widzimy, że tutaj jest przygotowany plik basketball1gif. Jest on w tym samym katalogu. To oznacza, że ten plik jest w tym samym katalogu. Wczytaliśmy ten plik, a zatem jeszcze musimy mieć informację w jakiejś zmiennej o tym, gdzie on jest umiejscowiony. Stwórzmy sobie zmienną b jak basketball, b, x, y równa się, i tym razem pobierzemy getrek nie z prostokącika, a z piłki. Piłka, get, rect, i ustalmy sobie położenie początkowe tej piłeczki, b, x, y, x, niech to będzie 200, czyli troszeczkę na prawo, b, x, y, położenie Y, niech to będzie 400, czyli poniżej naszej paletki. To są na razie liczby. Żeby nasza piłka była rysowana, to oczywiście nie tutaj, bo by była narysowana raz, a potem w pętli od razu by ją zamazało. Musimy ją w pętli systematycznie odrysowywać, może za każdym razem po rysowaniu prostokącika, czyli naszej paletki. A zatem okienko to, przypominam, zmienna będąca uchwytem do powierzchni okna powołanego. Bleed, tym razem nie prostokącik, a piłka, i położenie piłki, czyli B, X, Y. Zapiszmy to, uruchommy. Jak widzimy, oprócz naszej paletki, którą możemy troszeczkę przesuwać, na ekranie pojawiła się piłeczka. Nadajmy jej też troszeczkę ruchu. Niech ona zacznie się poruszać także w prawo, w dół. Ale po dojechaniu do granicy okna powinna się odbić. Zróbmy zatem tak, że nie będziemy o stałą wartość przesuwać w prawo czy w dół piłeczkę, tylko wartość, którą określimy sobie w zmiennych. Jeżeli
Tu określiliśmy położenie początkowe piłeczki, to jeszcze dodajemy sobie dwie zmienne. Niech to będzie basketball X oraz basketball Y. I niech na początek to będą wartości, o które się przesuwamy w prawo bądź w dół. I niech to będą na początek wartości 5 i 5. Można to zdefiniować w taki sposób. Równie dobrze można by zdefiniować w dwóch linijkach. Tak i pod spodem drugą linijkę dla BY. Jeżeli już tak mamy, to przed narysowaniem piłki obliczmy sobie nowe położenie piłeczki. A zatem położenie X, Y piłeczki X powiększmy o ile? O B, X. Natomiast położenie Y, B, X, Y, to jest na razie ta sama wartość, 5 i 5, powiększmy o B, Y. Zapiszmy to, uruchamiamy. Jak widzimy, piłeczka także poleciała. Dużo szybciej, dlatego że ze skokiem 5. Miała jednak się odbijać od krawędzi. A zatem musimy tutaj stworzyć pewien warunek. Przypomnę jeszcze, że nasze okno ma wymiary 800x600. W związku z tym, jeżeli... Może tym zejdźmy, tak? Jeżeli BXY od X po obliczeniu wychodzi poza prawą krawędź, to jest 800, plus szerokość piłeczki, więc na początek sobie dajmy jakieś tam 750. Jeżeli jest większe niż 750, to wtedy zmienimy kierunek poruszania. A w jaki sposób możemy to zmienić? W bardzo prosty. Bx będzie równe 1 razy, może jeszcze prościej to zapiszmy, razy równa się, czyli pomnóż samą siebie przez wartość minus 1. Jeżeli była zatem 5, to teraz będzie minus 5. Jeżeli będę dodawał minus 5, to znaczy, że od tego momentu, a właściwie od następnego razu, zacznę poruszać się w lewo. Takie samo ograniczenie nałóżmy na zmienną Y. Jeżeli B, X, Y, ale wartość Y jest większa 800x600, czyli jest większa powiedzmy od, na razie tak losowo w przybliżeniu, to oszacujmy, od 520, to B, Y, gwiazdka równa się minus 1. I sprawdzamy. Odbiło się od dolnej, od prawej granicy. Możemy zrobić dokładnie to samo z lewą granicą, a tutaj będzie nasza paletka granicą, a tam piłka będzie uciekać. Zatem tu muszę dodać drugi warunek. Jeżeli B, X, Y, zmienna X będzie mniejsza od 0, no może mniejsza od 10, od 5, żeby nie wychodziło nam poza krawędź. Jeżeli już będzie mniejsza od 5, to również zmieńmy kierunek, bo jeżeli była ujemna i się zrobiło poniżej 5, no to już chcemy, żeby znowu zaczęły narastać te wartości. Or to lub to. Wystarczy, że jeden z tych warunków będzie spełniony, a to zostanie uruchomione. Jeśli żaden z nich nie jest spełniony, ten rozkaz nie zostanie wykonany. Sprawdzamy, jak to działa. Piłeczka u góry się nie odbija, od lewej strony już na pewno się odbije. Zacznijmy troszeczkę inteligentniej przesuwać naszą paletkę. Po pierwsze, nie potrzeba nam, żeby narastały Y. Paletkę będziemy przesuwać tylko w poziomie.
tę linijkę wyrzucamy. Po drugie, nie będziemy zwiększać jej położenia, tylko także wprowadzimy, niech to będzie prostokącik x, wartość px, która będzie określała, w którą stronę się paletka porusza i niech ona się porusza z prędkością 3 w prawo, na początek albo ewentualnie 0. W jaki sposób będziemy sterować paletką, to na wiele sposobów można, ale już pozostańmy przy klawiaturze. Puszczenie klawisza w tym momencie nas już przestaje interesować, natomiast jeżeli został naciśnięty klawisz, tylko niech to będą strzałki, to wtedy będziemy reagować prędkością poruszania się paletki. Takie krzyżyki oznacza, że te linijki nie będą teraz już interpretowane, to są komentarze. Jeżeli ktoś naciśnie klawisz, to ja bym chciał sprawdzić, jaki to jest klawisz. Zdarzenie typu keydown ma także takie pole, które nazywa się key, po którym można rozpoznać, jaki to jest klawisz wciśnięty. Jakie są kody tych klawiszy? Można by to sobie w różny sposób zdefiniować, na przykład liczbowo. Ja natomiast posłużę się stałymi, które są zdefiniowane w Pygame. Jeżeli napiszemy w Google'ach Pygame key code, czyli kody klawiszy i wejdziemy na pierwszą wyszukaną stronę. Tutaj mamy nazwy klawiszy, które mówią nam, jaki klawisz został wciśnięty. I popatrzmy, że strzałeczka, o tutaj mamy right arrow, left arrow i ewentualnie down arrow. Down arrow posłuży nam do zatrzymania paletki. A zatem stałe K podkreślenie right, left, down. Jeżeli wciśnięty klawisz to jest K podkreślenie right, to wówczas PX ustawmy sobie na 3 i teraz już kopiujmy. Jeżeli zdarzenie było K left, to ustawmy sobie na minus 3, a jeżeli zdarzenie było K down, czyli strzałeczka w dół, coś mi tu nie wychodziło, K down, to ustawiamy sobie na 0. Zapisujemy. Błąd. A tak, oczywiście tutaj to są przecież kolejne ify. Jeżeli ten klawisz jest równy, to wtedy wykonaj, tak? Tutaj kolejne ify. If. A to jest właściwie nam już niepotrzebne. Wyrzucamy całkowicie. Zapiszmy i uruchommy nasz ekran. Strzałka w lewo, strzałka w prawo. W lewo, w prawo, w lewo, strzałka w dół. Czyli to, czego się spodziewaliśmy. Bardzo dobrze. No dobrze, ale piłkę mamy też odbijać, jeżeli uderzy w paletkę, a nie tylko w krawędzie okna. Musimy zatem sprawdzać, czy czasem piłka nie zderzyła się z paletką. W jaki sposób? Jeden z tych obiektów, na przykład piłka, każdy z nich posiada taką metodę, przepraszam, nie obiekt piłka, tylko obiekt, który powołaliśmy do życia poleceniem getRect, czyli bxy i pxy. To są te prostokąty. Pxy, duże litery, collide-rect, oj, błędy robię. Collide-rect. I sprawdzamy, czy nie pokrywają się częściowo prostokąty. Ten prostokąt z tym B, jak basketball, PXY. Jeżeli to nastąpi, czyli jeżeli następuje takie zdarzenie, to wtedy także muszę odbić piłeczkę, oczywiście odbić ją w dół.
czyli ustawiamy sobie ruch piłeczki BY na wartość początkową na 5. Można by założyć, że piłeczka odbiła się zawsze od tej strony, od dołu i można by po prostu robić to samo, co tu robiliśmy. BY równa się, gwiazdka równa się minus 1, ale czasami, jeżeli odbije się z boku, bokiem, może się zdarzyć, że potraktowane to zostanie kilkukrotnie i nagle okazuje się, że piłeczka odbija się jakby od góry i z powrotem wraca to odbicie w jedną, w drugą stronę. To jest niepożądane, a zatem ustalamy na wartość na pewno dodatnią, żeby na pewno po odbiciu o rakietkę piłka leciała zawsze w dół. No i sprawdźmy, czy to zafunkcjonuje. Zapisujemy, odpalamy i nie zdążymy, piłka jest za szybka. Musimy to skorygować. Zmieńmy zatem prędkość piłki na 3, za to prędkość rakietki ustawmy na 5. Oczywiście, ponieważ nie użyliśmy zmiennych, to musimy się teraz napracować więcej. Zamiast zmienić jedną zmienną, to musimy jeszcze pamiętać o tych elementach, że tutaj też ma być zmienione na 5, a tu na minus 5. Natomiast tu, w przypadku kolizji, prędkość piłki ma wynosić BY 3. Sprawdźmy, czy to jest grywalne. Zapiszmy F5. No i odbija się, tak? Jestem w stanie już strzałka w dół zatrzymać rakietkę i jesteśmy w stanie odbijać naszą piłeczkę. No dobrze, niech ucieknie nam piłka. Tutaj chciałbym uzyskać punktację. Na początek wypiszmy sobie, że jest 0 punktów. Może tu w tej części inicjującej, gdzie dajemy wszystkie definicje, wkleję. Znowu jakaś zmienna, która będzie pamiętać uchwyt do tej czcionki. Biblioteka Pygame, obiekt font i co? I wczytujemy fonty z dysku, przy czym plik czcionki arienDZ.ttf. To jest darmowy plik czcionki, który znalazłem w internecie. Musi się znajdować w tym samym katalogu, w bieżącym katalogu, w którym jest mój plik, moja gra wersja 01. 44 oznacza wielkość czcionki, którą będę pisał. Zapiszmy to. Napiszemy sobie tutaj pod spodem osobną funkcję, którą będziemy używać jako jednego osobnego rozkazu do pisania punktów. Zdefiniujmy sobie funkcję, którą nazwiemy punktuj. Dwukropek, no i oczywiście wszystko, co jest wcięte, będzie należało do tej funkcji. Najpierw ustalmy, jaki tekst wypisujemy. Tekst. Może jeszcze wcześniej ustalmy też punktację. Punkty na początek wynoszą 0. Tekst. Ponieważ jednak ten tekst będzie nie wypisywany na konsolę, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni przy prostych programach, tylko będzie rysowany na płaszczyźnie okienka, musimy go wyrenderować. Jaką czcionką? No naszą czcionką, czyli czcionka, render i na początku niech to będzie napis test, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje. Po wyrenderowaniu tego testu, bo on może być dłuższy, krótszy, mogę dodać do niego liczbę punktów 0, a mogę też dodać liczbę punktów 138, a to są różnej długości wyrenderowane obrazki tak naprawdę, które będą rysowane. Musimy oczywiście tekst XY, czyli położenie, zdefiniować, czyli co? Tekst i tak jak już, przepraszam, równa się. I tak jak już się przyzwyczailiśmy, get rect. Pobierz parametry prostokąta, który otacza nasz tekst. Teraz możemy ustalić to położenie, punkty X i Y początkowe, albo mogę ustalić środkowy punkt położenia tekstu. Może ustalmy
położenie środkowe, więc jeżeli długi będzie tekst, to załóżmy, że to jest środek tego tekstu, ta kropeczka, więc im dłuższy tekst, tym on będzie się rozjeżdżał coraz bardziej na prawo i na lewo, ale zawsze to będzie środek. Gdybym kropeczka była lewym górnym elementem tekstu, krawędzią tekstu, no więc tutaj tekst zawsze by, niezależnie od tego, jaki długi był, zaczynałby się z tego miejsca. Co kto lubi? Spróbujmy tą drugą techniką, ponieważ już ustalanie X, Y mamy opanowane. Spróbujmy ustalić środek tekstu. Ustalmy zatem ten środek. Center. I on ma być równy. Podajemy jakieś położenie. Niech to będzie 140. Spróbujmy za chwilkę to wyświetlić. Jeszcze oczywiście tą funkcję dev trzeba będzie wywołać. Ach, jeszcze zapomnieliśmy o samym narysowaniu, tak? Co z tego, że określiliśmy położenie, skoro jeszcze nie rysujemy. No to co? Niech to będzie okienko.blit i rysujemy oczywiście nasz tekst w położeniu T, X, Y. Gdzie to wywołamy? Może po obsłudze każdego zdarzenia. O, tuż przed narysowaniem całego piłki. Po narysowaniu piłki, przed update'em całego okienka wstawimy naszą funkcję, którą nazwaliśmy punktuj. Pojawiły się błędy. Funkcja render potrzebuje trzech argumentów. A tak, oczywiście funkcja render tekstu, który wypisujemy, ale potrzebuje także informacji, jakiego typu to ma być czcionka. True. I dodajmy jeszcze do tego kolor czcionki. Wiemy, jak się definiuje kolor RGB. Niech będzie biały. Zapiszmy, uruchommy. Niestety tutaj mamy literówkę. Tekst powinno być. Tekst. Tak jak tutaj mamy tekst. O, i teraz będzie dobrze. I tu jest też tekst. Literówka zwykła. Spróbujmy kolejny raz. I teraz już widzimy wybraną czcionką. Wybraną czcionką mamy napis test. Przy czym chyba jeszcze nie w tym miejscu, w którym założyliśmy. No tak, tu miało być nie 400, tylko 40. Trochę było troszeczkę za nisko. Mamy już wypisywany tekst, który chcemy, zapiszmy to, umieścić. Możemy grać, ale to mają być punkty. Zamykamy. Zatem nie ma być tutaj napis test, tylko zmienna punkty, ale punkty to liczba. To jest ta liczba. Natomiast tu koniecznie musi być tekst. Zamieńmy zatem liczbę na tekst. str jak string, czyli tekst. A zatem sprawdźmy. 0 punktów powinno nam wyskoczyć. Tak jest. Punkty będę zwiększał przy każdym odbiciu o dolną krawędź. Czyli jeżeli odbijam się o dolną krawędź, zmieniam kierunek odbicia ruchu piłeczki i zwiększam punkty, plus równa się 1. Natomiast punkty będę zmniejszał, kiedy piłeczka ucieknie mi w kosmos. Sprawdźmy jednak najpierw, czy działa naliczanie punktów. Mamy jeden punkt, drugi odbił się, tak? Za chwilę będziemy mieli trzeci, jest dobrze, wszystko jest w porządku, zamykamy. Dodajmy zatem warunek. Jeżeli piłeczka, czyli ball, XY, położenie Y, uciekła w kosmos, czyli jest mniejsza powiedzmy niż minus 40, to
punkty. Minus równa się 5. Zabieramy 5 punktów. Oraz musimy wystartować jeszcze raz piłeczkę w kierunku w dół. Innymi słowy, musimy zmienić jej kierunek. Czyli B, X, Y od Y minus równa się 1. Spróbujmy. Mamy 2 punkty, a teraz przepuśćmy piłeczkę. O, uciekła nam i niestety nie zmieniła nam kierunku. Czyli tutaj mamy błąd. Do poprawy. Oczywiście, bo ja zmieniam na zmiana kierunku, a nie zmiana na min, tak? Zmiana kierunku to ma być. BY. O. A nie zmiana położenia. Tam zmieniałem położenie. Muszę zmienić po prostu kierunek na przeciwny. I teraz już powinno być OK. Teraz drugi punkt. I zobaczmy, czy będzie minus. I znowu coś nie wyszło. Ach, no nie minus 1, tylko razy minus 1, czyli pomnóż siebie razy wartość minus 1, czyli na przeciwną. To jest zmiana kierunku, tak? A to jest po prostu odejmij od siebie samego 5. To jest mój błąd. Teraz już jestem pewny, że będzie dobrze. Znowu 2 punkty i teraz chciałbym zatrzymać paletkę. I teraz już oczekuję, że będzie wszystko poprawnie. Minus 3. Bardzo dobrze. Znowu niech ucieknie. Minus 7. Wprowadźmy jeszcze proste modyfikacje. Chciałbym, żeby po pierwsze piłeczka wylatywała na troszeczkę dłużej. Możemy to uzyskać albo poprzez zatrzymanie na chwilę czasu, czego nie będziemy robić, albo poprzez zmianę tej wartości granicznej na nieco większą, na minus na przykład 150. A po drugie, chciałbym, żeby przy każdym wznowieniu miała wypadała tutaj pod innym kątem. Nie ciągle pod kątem 45 stopni, tylko żeby kąt odbicia tej piłeczki troszeczkę się potem zmienił. Czyli może nie minus 140, nie minus 40, a minus 140. Na dłużej będzie piłeczka wypadać. A oprócz tego będziemy także modyfikować jej kąt, pod którym wylatuje. W jaki sposób? Prędkość pionową pozostawimy bez zmian, ale prędkość poziomu, ta prędkość poziomu, jak widzimy, może być dla piłeczki od 3 albo, przepraszam, to, tak, to jest piłeczka, ball, może być 3 lub minus 3, a my ją sobie wylosujmy z zakresu od minus 5 do 5. Aby losować, muszę dodać bibliotekę random. I tu będzie losowanie. Kierunek piłeczki zmieniamy na przeciwny, natomiast BX, czyli kąt jej odbicia, będziemy losować. BX równa się moduł random, funkcja randint z przedziału od, powiedzmy, że minimalnie niech to będzie 2, a maksymalnie, no dajmy nawet taką strasznie płaskie odbicie, będzie 7, będzie bardzo mocno w bok leciała. I spróbujemy teraz. Uruchamiamy naszą grę. Spróbujmy raz odbić, czyli wszystko działa. Zatrzymajmy rakietkę i zobaczmy, czy pod takim samym kątem wyleci. W tą stronę kolizja nie zadziałała, dobrze. I znowu, o, widzimy teraz, że jest pod zupełnie innym kątem odbicie. Piłka leci dużo bardziej w bok, natomiast prędkość pionowa jest wciąż taka sama. Myślę, że nasza rakietka jeszcze wyjeżdża poza granice planszy. Proste ograniczenie to nie nastręcza problemu. Jeżeli umiemy odbijać piłeczkę, to potrafimy także zatrzymać na granicy paletkę, żeby dalej już się nie przesuwała. O, odbijamy.
Uznaję zatem, że nasza gra funkcjonuje, jest grywalna, zlicza punkty i to jest efekt, do którego dążyliśmy. Jeżeli umiemy zrobić taką grę, potrafimy zrobić grę w samolociki, w statek lecący pomiędzy skałami, najróżniejsze modyfikacje ping-ponga, snake'a i tym podobne. Zapraszam do prób. Jak widzicie, no tutaj udało się nam zapętlić tak tą piłeczkę i ciągle odbija się w tym samym wzorze. O, przepuśćmy ją może na chwilkę. Zachęcam jeszcze raz do modyfikacji, do prób. Myślę, że nasze zadanie wykonaliśmy w satysfakcjonującej formie. Dziękuję bardzo.